kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na vloga o najnowszych trendach, o trendach na wiosnę, lato 2021. I oczywiście pokażę Wam wszystkie te trendy i antytrendy na przykładzie moich stylizacji z second handów. I tym razem, kochani, wszystkie, ale to absolutnie wszystkie ciuszki użyte w tym vlogu, w tych prezentacjach, w tych stylizacjach będą z second handów, z vintage i z rzeczy vintage. I kochani, żadna z tych rzeczy nie została kupiona w sieciówce ani w żadnym sklepie z nową odzieżą. Ale kochani, z drugiej strony chcę Wam powiedzieć, że będą to takie stylizacje, które możecie też stworzyć po prostu ze swoich ciuszków, ewentualnie z jakichś dokupionych elementów w super modnych trendach na tę wiosnę i na to lato, ale będziecie mogli jak najbardziej stworzyć to z tego, co już macie też w szafie. Oczywiście pod warunkiem, że macie uniwersalne rzeczy w szafie, bo tak naprawdę trendy, jakby bycie modnym nie polega na tym, żeby mieć wszystko z najnowszych kolekcji, z najnowszego sezonu, tylko żeby umieć ograć swoje ciuchy, mieć na tyle uniwersalną garderobę, by dodawszy jakieś drobne elementy modowe z najnowszych kolekcji, z najnowszych trendów, wyglądać super modnie, ale też wyglądać bardzo stylowo. Także kochani, zapraszam Was już serdecznie. No i na początek oczywiście bardzo Was proszę o subskrypcję mojego kanału. Mam nadzieję, że się Wam spodoba filmik. Subskrybujcie i naciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać wiadomości o nowych filmikach. No i kochani, będą oczywiście nowe filmy i zobaczycie po dzisiejszej prezentacji, że to jest taki wstęp jakby do prezentacji, do stylówek według wielkich projektantów, bo w zeszłym sezonie, w jesieni, robiłam już właśnie filmiki na temat najnowszych kolekcji jesień-zima zeszłego roku, właśnie z second handu, z odtworzonych jakby stylów, z rzeczami z second handów, z rzeczami vintage. No i teraz na nowy sezon będzie to samo, może nie będzie aż tyle tych vlogów, bo mam też inne pomysły na programy, ale na pewno się pojawi kilku projektantów właśnie w tego typu stylówkach. Dobry styl, tak jak właśnie mówiłam, to mieszanie uniwersalnych rzeczy klasycznych z najnowszymi. No jak to zrobić, żeby nie popaść w tandetę, w jakąś taniochę? Pokażę Wam też kilka takich kontrowersyjnych i trudnych trendów tego roku, bo na pewno takie rzeczy spotkacie czy w sieciówkach, czy w sklepach, czy jak oglądacie sobie stylówki na mediach społecznościowych, na Instagramie i tak dalej. No i niektóre te trendy naprawdę są trudne i bardzo łatwo popełnić błąd i popaść w taką trochę tandetę, w taniochę. No a nie chcemy wyglądać tanio, wiadomo, no nikt nie chce wyglądać tanio, bo taniocha kojarzy nam się ze złą jakością. No i po prostu każdy chce, raczej większość ludzi chce wyglądać jakoś stylowo, w taki czy w inny sposób. Będę omawiała te trendy po kolei, ale te trendy się będą też mieszały, bo wiele trendów występuje równocześnie, no i wiele trendów nosimy też razem jakby. I to nie jest tak, że nosimy tylko jedną rzecz trendy, a reszta to są jakieś rzeczy, które nie mają żadnego stylu. Zazwyczaj właśnie będziemy je łączyć. No i jak je łączyć, żeby właśnie to było fajne, stylowe i tanio, a tanio dlatego, że kupimy je w second handzie. No i jakie są te trendy? Zacznę od takich najbardziej uniwersalnych i najbardziej ogólnych. No i jednym z takich trendów w zasadzie co roku są kwiaty. Ubrania, ciuszki w kwiaty. Kwiaty w różnych wersjach są praktycznie zawsze modne w lecie. No to jest taki typowo letni, wiosenny motyw, prawda? I mamy ochotę nosić te kwiaty. Oczywiście nie każdy lubi taki styl, ale zawsze jakieś trendy kwiatowe się pojawiają. Czy to drobne kwiaty, czy to duże kwiaty. No i w tym roku jest bogactwo kwiatów oczywiście. I szczególnie modne są takie stroje w odcieniach różów, czerwieni, ale właśnie takich połączonych, troszkę rozmytych. Dużo się pojawiło takich kreacji bardzo, bardzo przezroczystych, bardzo, z takich bardzo cieniutkich, lejących, bardzo delikatnych materiałów i właśnie przez to też te wzory i te desenie na tych ubraniach są takie dosyć rozmyte. Także kochani, ale oczywiście jak zwykle drobne kwiatki też modne. Ja Wam pokażę moje propozycje, oczywiście jak powiedziałam, z second handu. No i ta sukienka, którą mam na sobie, to jest prześliczna sukienka. Już nie pamiętam marki, ale jeżeli potem przeczytam, to Wam napiszę na przebitce, jaka to marka. To jest sukienka z jedwabiu. No i oczywiście ona jest w najnowszych trendach, bo zobaczcie, w tym sezonie róże,
róż połączony z czerwienią i fiolet są na topie. I sukienka ta właśnie łączy w sobie takie trochę rozmyte w sposób artystyczny plamy tworzące kwiaty. W zasadzie nie ma tu nic konkretnego, tu nie widać jakichś wyraźnych kształtów tych kwiatów, ale przez kolorystykę i ułożenie tworzy to taki kwiatowy deseń jakby. No są to kwiaty po prostu. Chociaż jakby się tak z bliska przyjrzeć, to wygląda po prostu jak plamy farby takiej akwareli. No i moi drodzy, bardzo przepiękne naprawdę kolory. Zobaczcie, tu są różne odcienie właśnie różu fioletu i one się tak rozpływają w sobie, co jest bardzo apetyczne dla mnie. Mi się to też kojarzy właśnie z jakimiś takimi letnimi, czy owocami, czy sorbetami. No i tak, fajna długość, bo to jest taka niby mini, niby midi trochę. Oczywiście pod taką sukienkę, ona jest transparentna całkowicie prawie. Mam na sobie taką jedwabną halkę, no i w ogóle to jest strój cały z jedwabu, więc idealny na lato. W dodatku bardzo zdrowy dla skóry, on dodatkowo pielęgnuje naszą skórę. Ja zawsze namawiam Was, żebyście szukali jedwabiu, bo jedwab może być czasem trudny, ale dobrze zrobiony jedwab nie będzie się aż tak wcale miał. A nawet jak się trochę zemnie, to będzie taki szlachetny wygląd miał. To nie będzie takie jak psu z gardła i nie będziemy w tym wyglądać jak w taniej, wymiętej bawełnie na przykład. Także kochani, taki strój, do tego można właśnie zaszaleć tutaj z dodatkami w tych modnych zestawieniach kolorów. Na przykład soczysta czerwień, tak jak tutaj mam, buty czerwone. Można dołożyć sobie bardzo modne takie dziergane elementy typu plecaczek, torba na przykład, koszyk. Jak najbardziej, koszyki są zawsze modne w lecie. W drugiej wersji mam torebkę w kolorze, w kolorze takim fioletowym, fuksjowym. Mam za dużo rzeczy tutaj. Fuksjowym. I wcale nie jest powiedziane, że nie wolno nam łączyć różnych barw, bo w tej, jakby w tej palecie kolorystycznej, którą tutaj mam, fiolet, czerwień, możemy jak najbardziej te kolory łączyć. Na przykład fioletowa torebka do różowego paska, czy wpadającego lekko w fiolet i do czerwonych butów, ponieważ wszystkie te kolory znajdują się na mojej sukience, mogę to jak najbardziej połączyć i takie właśnie połączenia są bardzo, bardzo modne, no i bardzo stylowo wyglądają. Także namawiam Was na takie łączenie kolorów, patrzcie co macie w swoim stroju i te kolory, które tam występują w tym Waszym centralnym, tak się mówi centerpiece po angielsku, w tym Waszym głównym jakby ciuchu, który odgrywa główną rolę, możecie dodać wszystkie dodatki, które występują po prostu w kolorystyce tego stroju. Kochani, oczywiście kwiaty nie muszą być tylko na sukience, mogą to być na spódnicy i tutaj pokażę Wam spódnicę. Ona tu jest oczywiście, nie mogłam jej znaleźć. Tutaj pokażę Wam moją spódniczkę, a tu mam wiele rzeczy na tym wieszaku. Spódniczkę w kwiaty, również takie właśnie zestawienia kolorów. Bardzo modne, właśnie czerwienie, fiolety, róże, pomarańcze, żywe kolory i w pięknych zestawieniach kwiatowych. Ja już kiedyś Wam mówiłam, że by uważać na zestawienia dużych kwiatów, w ogóle na wzory z dużymi kwiatami, bo mogą postarzać, mogą się kojarzyć z takimi babcinnymi wzorami i trzeba dobrze to zestawić. No i zobaczcie, ja tutaj zestawiłam te modne właśnie kwiatowe wzory z takim falbanami, które są jak najbardziej od jakiegoś czasu modne. I dodatkowo włożyłam do tego transparentną bluzkę z szerokimi rękawami. No i transparentność to jest kolejny wielki trend tego roku. Dużo rzeczy będziemy takich transparentnych, mgiełkowych nosić, przezroczystych wręcz. Czy koszule, czy sukienki z elementami transparentnymi są super modne. No i tutaj trzeba też uważać, kochani, właśnie to jest jeden z tych trendów, w których nie możemy popaść w jakąś tandetę. Jeszcze w dodatku ta koszula tak przy okazji ma też szerokie rękawy, które są też kolejnym trendem, o którym powiem. Moi drodzy, przepiękna koszulka w kropki z jedwabiu oczywiście też, bo ja kocham jedwab i czuję się w nim mega luksusowo, także jak tylko znajduję ciuchy jedwabne, to jestem bardzo szczęśliwa. No i właśnie zobaczcie, taka przezroczysta koszulka. Ona jest w świetnym stylu, to jest vintage'owa koszulka, kupiona na Vinted. No i będzie pasowała nam tutaj do tych elementów fioletowych. I nie przejmujmy się, że tu są kropki, tu są kwiatki. Jeżeli kolorystyka się zgadza, jeżeli te wzory wyglądają dobrze razem, to czemu nie? Możemy połączyć właśnie takie różne wzory, a w granicach oczywiście dobrego smaku.
Kochani, no i, no i tak jak mówię, z tymi trendami przezroczystymi to trzeba uważać. Za chwilę właśnie też o tym powiem. Zobaczcie na tej mojej stylizacji, którą Wam tu pokażę na zdjęciach, bo zrobiłam bardzo fajną sesję z przyjaciółką, która para się fotografią. I robiłyśmy wspólnie zdjęcia, no i właśnie tutaj próbuję wejść na drzewo na tym zdjęciu, zobaczcie. W tym stroju, w tej koszulce, z tą zresztą też torbą, która idealnie pasuje w kolorze i w tej spódnicy. No i tak to się prezentuje. Wydaje mi się, że to jest fajny, kolorowy, taki bardzo, bardzo letni, wiosenny strój. W każdym razie wiadomo, że nie każdy lubi aż tak żywe kolory, ale ja bardzo lubię i sprawia to, że mam dobry humor, po prostu. No i właśnie, taka transparentność, już tak przechodząc do tej transparentności, jest jak najbardziej okej. Pokażę Wam tu też przykład drugiej koszuli, która jest transparentna, czyli już mamy teraz ten drugi trend, transparentność, czyli przezroczyste stroje. I będę łączyć od razu te trendy. Będę też łączyć te trendy. Zobaczcie, tutaj mam taką moją koszulę, którą zresztą, nawiasem mówiąc, wystawiam na Vinted, bo mam za dużo tego typu koszul, a tak znowu aż często ich nie noszę. No i zobaczcie, znowu koszula transparentna, oversize'owa w dodatku, czyli kolejny wielki trend, oversize, te rzeczy za duże. Też z szerokimi rękawami i ona ma elementy transparentne, bo tutaj są też takie prostokąty na tej koszuli, które nie są transparentne, ale większość tej koszuli, całość jakby tej koszuli sprawia wrażenie właśnie takiej przezroczystości. Ona jest taka też mgiełkowa, zobaczcie. Kochani, to jest też vintage'owa koszula, która była całkiem nowa i w dodatku dostałam ją za darmo, więc w ogóle super. O, jest szerszeń. Jestem tak przyzwyczajona do tych szerszeni, że już nawet nie zwracam uwagi, jak przylatują. No, one mi nic nie robią, po prostu one sobie tutaj... One sobie tutaj po prostu robią rekonesans na swoim terenie. Myślę, że to jest ich. Kochani, tutaj zobaczcie do takiej stylóweczki do bikerów. Zresztą bikery były ostatnio też bardzo modne. Wychodzą już troszeczkę, także w tym sezonie już odchodzimy lekko od tych bikerów. Ale tutaj jeszcze mam leginsy właśnie takie krótkie. I krótki topik, kolejny trend. I na to, jako właśnie takie troszkę, żeby zasłonić tą goliznę, ta koszula, która jest częściowo przezroczysta, więc w ogóle nas nie ogrzeje, a będzie po prostu zakrywała lekko i dodawała takiej lekkości strojowi. No bo oczywiście ja bym nie wyszła w takich samych bajkerach i krótkiej bluzce, no chyba, że na siłowni, żeby poćwiczyć chwilowo, mogłabym się tak rozebrać, ale generalnie, no nawet na wakacjach gdzieś tam na łąkę bym tak nie poszła, więc taka koszula, która prawie jej nie ma praktycznie, jest dobrym pomysłem. No i właśnie uważajcie z tymi przezroczystościami, bo łatwo tu popaść w tandetę i za dużo takich samych elementów właśnie takich wyzywających, czy przezroczystość, czy do tego jeszcze jakieś rozcięcia, dołóżmy bardzo krótkie stroje i jeszcze obcasy i będziemy wyglądać jak choinka i po prostu ludzie będą mieć dziwne pojęcie na temat naszego stylu i być może też na temat naszej moralności, no bo jak założymy za dużo takich elementów, no to daje takie konkretne skojarzenia. No i to tak, jak chodzi o tą przezroczystość, to by było na tyle. Ja tam za dużo nie mam do powiedzenia, bo też nie przepadam za takimi strojami, one nie są zbyt praktyczne, no ale czasem zdarza mi się włożyć coś, jakiś element taki. Czyli pamiętajmy, że w tych ekstremalnych trendach jeden element, jeden taki wyrazisty element właśnie, czy przezroczyste ubranie, czy kolejny element, który zaraz pokażę, kolejny trend, jeden, żeby przyciągnąć uwagę, ale żeby nie zrobić bałaganu, żeby nie przesadzić. Reszta rzeczy powinna być raczej spokojna, raczej w takich dobrych jakościowo materiałach, żeby właśnie nie wyglądać tandetnie. No i moi drodzy, kolejny trend to siatki. Siatki, siateczki i takie różne rzeczy. Kochani, no i bardzo modne są te sieci rybackie. Jakby zakładamy na siebie jakiś taki element, czy to sweterek, czy jakaś taka bluzeczka, czy jakieś poncho, które wygląda jak siatka, jak po prostu sieć rybacka. No jak najbardziej jest to teraz trend,
I na pewno zobaczycie takie rzeczy w sklepach. Ja nie jestem fanką, od razu mówię. To mi się bardzo, bardzo, bardzo tandetnie kojarzy. Trochę może też artystycznie, ale no z takimi trendami właśnie jest ten problem, że trzeba umieć je naprawdę gustownie zestawić. Nie można przesadzić. Nie możemy włożyć bardzo skąpego stroju i takiej siatki jeszcze na siebie, wysokich obcasów, no bo to naprawdę będzie się kojarzyło bardzo tanio. Także no nie jest to w dobrym stylu na pewno i żadna dama by się tak nie ubrała. Oczywiście nie zakładam, że wszyscy chcą być damami, ale jednak no tutaj jest bardzo cienka granica dobrego smaku. Ja proponuję na przykład coś takiego. Tu mam taką bluzeczkę, która nie jest siatką, ale ma bardzo dużo ażurowości w sobie. Jest z takimi okami jakby cała. Jest z bawełny, jest naprawdę bardzo fajna. Można ją założyć na topik, taki właśnie krótki, mały, do jeansów, do jakichś spodni takich nawet szerokich, bo ona jest taka troszeczkę też jakby przez to przezroczysta. No i będzie to fajnie wyglądało. Nie będziemy wyglądać absolutnie tandetnie. Ja tutaj do tych samych bajkerów Wam to pokażę. Chyba nawet do takich shortów turkusowych. Specjalnie nie jest to jakaś wymuszona stylówka. Po prostu można coś takiego sobie zarzucić i to nie będzie wyglądało właśnie jakoś tanio, czy nie będzie zalatywało nam jakimś targowiskiem tanim. Kochani, oprócz tego mam też wieczorową rzecz, którą Wam tu pokażę zaraz. I wydaje mi się, że już takie elementy na przykład na wieczór mają większy sens, przynajmniej dla mnie. Na przykład mam tutaj prześliczną, ręcznie robioną sukienkę właśnie z takich jakby siatki takiej. I oczywiście, że takiej sukienki nie włożymy na gołe ciało, prawda? No, na bieliznę też nie. Można by się pokusić o włożenie tego na elegancki kostium kąpielowy, czarny na przykład, albo w bardzo jaskrawym kolorze. No ale nie, ja bym się nie odważyła na pewno. To już jest dla mnie zbyt wyzywające. Natomiast no, coś takiego jak na wieczór, jak najbardziej. Jeżeli macie na przykład czarną halkę, albo halkę w jakimś takim pięknym kolorze, zieleń butelkowa, jedwabny spód, tak jak ja mam w tej sukience na przykład, zobaczcie tutaj taką w kolorze wina jedwabną halkę, i to jest właściwie rodzaj takiej koszulki dłuższej, no to można coś takiego na taką koszulkę włożyć, no i już nie będzie tego efektu tandety, no i wtedy pod warunkiem, że też oczywiście reszta stroju będzie stonowana, nie będziemy mieć tu jakichś krzykliwych elementów i nie wiadomo jak niebosiężnych obcasów z dodatkowymi ozdobami, żeby nie przesadzić, bo tu już na tej sukience są takie koraliki błyszczące, czarne. No i no, można łatwo też przesadzić właśnie. Nie będę tego już mierzyć, bo to jest taki wieczorowy strój, no i no już po prostu nie mam tych elementów tu przy sobie. Kochani, no i tak, to były trendy przezroczyste bardziej. To teraz przejdźmy do trendów takich bardziej widocznych jakby. Może mniej niszowych, bardziej takich powszechnie zauważalnych, na przykład oversize'owość, czyli bardzo dziwne słowo, mieszanka angielsko-polska. Noszenie obszernych, dużych ubrań inspirowanych latami 80. No i oczywiście ja już pokazywałam takie rzeczy, pokazywałam Wam marynarki, oversize, cały vlog mam o tym, kto nie widział, to zapraszam serdecznie, będzie odniesienie do tego filmiku. I tutaj pokażę Wam tylko taką krótką przebitkę właśnie z oversize'ową marynarką, kilka pokazywałam tych marynarek, także na pewno warto zajrzeć. Oczywiście to jest bardzo modny element, ale już więcej się na tym nie będę rozwodzić, ale bardzo modne są też koszule. Duże koszule oversize'owe właśnie, a szczególnie białe. No i tu mam taką koszulę, pokażę Wam. Właśnie niedawno kupiłam, jakieś półtora miesiąca temu, więc, ale już w tym sezonie, w Lumpeksie taką przecudowną koszulę białą. To jest koszula z rami, czyli pisze się po angielsku ramię, ale po polsku mówi się ramia po prostu. To jest ramia, czyli to jest taka pokrzywa azjatycka. Ona ma właściwości coś pomiędzy lnem a bawełną, ale jeszcze lepsze. Jest jeszcze chłodniejsza, jeszcze bardziej oddychająca i dużo przyjemniejsza niż len w dotyku, taka bardziej delikatna. No i to jest bardzo luksusowy materiał. Coś tutaj mi się plama zrobiła. Przepiękna koszula, naprawdę. I taką koszulę możecie włożyć i do jeansów. I tu bym polecała raczej rurki
bo niektórzy co prawda mówią, że rurki już wychodzą, ale rurki z wyższym stanem i w dobrej jakości zawsze będą na pewno jakimś tam taką podstawą i garderoby może nie będą głównym trendem, ale na pewno nie wyjdą całkowicie. Także jak najbardziej, bardzo fajne, jakościowe rurki. Albo krótkie spodenki, albo nawet sukienkę krótką możecie pod taką koszulę włożyć. No i tu Wam pokażę stylizacje moje właśnie z krótkimi spodenkami. Jedne jeansowe, drugie są takie, takie zielone z wiskozy, takie spódnico-spodenki bardziej. No i właśnie można coś takiego sobie dobrać do tego. Można do tego włożyć pasek, jeśli ktoś nie chce aż tak luźno. Ja to potraktowałam jako taką, taką właśnie luzacką stylizację bardzo. No i właśnie, taka przepiękna, wielka koszula, można to też włożyć na coś rozpięte. Tutaj zobaczcie, w drugich zdjęciach, w drugim filmiku pokazuję Wam tutaj też do sukienki, którą też za chwilę pokażę, białej, po prostu takiej romantycznej, jako taką narzutkę, płaszczyk. No nie zawsze jest aż tak gorąco, żeby cały czas i również i wieczorem w takich cieniutkich ramionczkach być. Można sobie taką sukienkę na plażę włożyć na przykład, ale na wierzch, na przykład jak już schodzimy z plaży, idziemy gdzieś do restauracji, czy wchodzimy do pomieszczenia klimatyzowanego, można sobie użyć taką właśnie wspaniałą koszulę, jako taki jakby płaszczyk, taką narzutkę na sukienkę. Czemu nie? No ja na pewno będę tą koszulę nosić właśnie czy do wąskich spodni, czy do, szczególnie pewnie do shortów i do takiej sukienki właśnie na wierzch. Bardzo, bardzo fajna, przepiękna koszula i kolejny dodatkowy trend, te szerokie, bufiaste rękawy. Tutaj jakby ona łączy w sobie takie główne trendy i to jest superowe. Bardzo, bardzo piękna rzecz z dumpeksu. I w dodatku, kochani, to jest koszula, dla tych, co nie wiedzą, Melen Birger, więc w ogóle projektantka koszula, której ceny w sklepach nowe są sky high, bardzo wysokie. Jeszcze jedna koszula, którą chcę pochwalić, ale będę ją też szczegółowo pokazywać w holu następnym. Przecudowna koszula z jedwabiu, też projektantki duńskiej. Nazywa się, bardzo ciekawie, Tunselda Bloch. Bardzo trudne nazwisko moim zdaniem, no ale koszula jest cudowna. To jest czysty jedwab i zobaczcie na te rękawy. No to jest przecudowne i w dodatku ma guziki z masy perłowej. I ona jest taka wkładana przez głowę. Ja do tej koszuli raczej będę nosić pasek. Zobaczcie sobie tutaj stylóweczkę zrobiłam. Do takich granatowych rurek, bardzo fajnych zresztą. I też paska, który Wam pokażę bliżej w holu. Niestety tutaj z tyłu się Wam nie pokażę, bo metka jest na tym pasku, bo to jest nowy pasek z dupeksu oczywiście. Też granatowy, do tych spodni dobrany. Taki materiałowy pasek, więc super wygląda w lecie. No i do tego możemy włożyć sobie też kontrastowe dodatki. No, jeżeli macie oczywiście dodatki w kolorze koszuli, to jak najbardziej. Ja na przykład tu wzięłam do jednej wersji taki plecaczek właśnie też w kolorze fioletowym, inny odcień nieco. A w drugiej wersji mam takie żółte buty, kolejny modny kolor sezonu i w dodatku ażurowe jakby, więc też trend. Takie balerynki włoskie ze skóry, żółte. Żółty z fioletem, tak dla, podpowiadam Wam, to jest przepiękne połączenie, są kolory dopełniające i zawsze do siebie będą pasować. Więc właśnie, żółte dodatki, vintage'owa torebeczka, którą też tu ma, te buciki, no i piękny strój. Bardzo przyjemny, bo to jest znowu jedwab, przecudowne rękawy w top trendach. No i ta koszula jest oczywiście oversize'owana, jest duża i ona tworzy taką elegancję niewymuszoną. Mnie się to bardzo podoba. Ciekawa jestem, co myślicie o tym. Koniecznie piszcie, które z tych propozycji, z tych trendów się Wam podobają. I czy będziecie nosić takie trendy. No i właśnie, wychodząc z tej koszuli, te rękawy, to jest właśnie ten kolejny trend. I już pokazałam Wam przy okazji trendu oversize, właśnie te szerokie rękawy, które są tak bardzo modne teraz. No i właściwie tutaj no nie jest to taki kontrowersyjny trend. Jeżeli ktoś się dobrze czuje w takich rękawach i ma takie rzeczy, no to akurat tutaj nie myślę, że nie wymaga to jakiegoś specjalnego komentarza, oprócz tego, że czasem trudno włożyć na to wierzchnie ubranie, bo mogą się nam nie mieścić. Więc do tego na przykład jakieś poncza, narzutki, szale będą fajnie, albo płaszcz elegancki, oversize'owy będzie super wyglądać.
Czyli tak, rękawy. Ostatnio pokazywałam Wam też z rękawami tą moją nową sukienkę ludową, która ma właśnie też takie bufki, no więc te wszystkie trendy właśnie bufkowe są bardzo, bardzo modne. No i oczywiście jednym z też z głównych trendów teraz są szerokie spodnie. I spodnie dzwony, czyli od kolan w dół się rozszerzające, i spodnie tak zwane szwedy, czy właśnie kuloty, czy nawet takie spódnico-spodnie szerokie. No i kochani, tutaj pokażę Wam moje wspaniałe spodnie, które już widzieliście niejednokrotnie. Ja zresztą mam dużo takich spodni, bo i pokazywałam Wam stylówki z szerokimi spodniami w tym sezonie też, jako jeden z głównych trendów, więc się nie będę powtarzać. Tutaj mam spodnie z mango, takie z lnem. Troszkę się wymięły, no ale to one się łatwo mną niestety, ale tym się nie należy przejmować, bo troszkę wymięty len jest ok. Po prostu to jest taki materiał, który widać, że to jest len jakby i wszyscy wiedzą, że się mnie i to jest troszkę taki artystyczny trend, więc nie ma się czym przejmować, że on się troszkę nam zemnie. Przepiękne spodnie szerokie. I kolejnym trendem tutaj, który dochodzi, jest to, że te spodnie są w kolorze takim ziemnym, piaskowym, w odcieniach brązu. Bo bardzo też modne są ostatnio w ostatnich sezonach, a szczególnie w tym sezonie, te brązy wszelkie, ziemiste kolory. I tutaj, żeby jeszcze podkreślić tą kolorystykę taką, która, no ja się bardzo cieszę, bo ja zawsze bardzo lubiłam te takie gustowne właśnie połączenia brązy, takimi ciepłymi beżami, ale ja nie mogę nosić niektórych odcieni beżu, jednak właśnie ten odcień jest super, bo on ma w sobie róż. No i taki odcień jest ok dla mnie, nie mogę takich bardzo żółtych nosić i bardzo jasnych, bladych, bo po prostu moja cera wygląda w tym źle, mój typ kolorystyczny, ale ten kolor jest przepiękny i do tego zobaczcie w stylóweczce mam taką lnianą bluzkę, ona jest też z zeszłego roku, Sara Pacini. To jest len i 7% takiego metalicznego włókna, ale praktycznie niewidoczne to jest. To jest jakiś tam troszkę przez to się lekko błyszczy ten materiał, ale bardzo, bardzo delikatnie, w zasadzie tego nie widać. Ale przez to jest troszkę sztywniejszy też i ta bluzka jest przepiękna i bardzo podobną stylówkę widziałam u jednego projektanta. Może Wam tu wstawię nawet przebiteczkę. Takie spodnie i na to ta bluzka właśnie w tych kolorach, takich brązach. Bluzka jest taka drapowana i bardzo ładnie podkreśla sylwetkę według mnie. I w ogóle to jest bardzo eleganckie, kojarzy mi się z włoską modą. Nie wiem dlaczego, ale z taką elegancją, szykiem włoskim. No i do tego moja przepiękna torebka vintage'owa, właśnie w idealnie tym stylu, w tych kolorach, w tym stylu, w takim, taka jakby pasująca na lato, bo jest właśnie też z takiego materiału zrobiona. A, no i oczywiście tutaj dokładam następny trend, czyli sandały, buty na wysokiej podeszwie. Jak zwykle są modne, ostatnio od kilku sezonów już ten trend jest, te koturny, te podeszwy, jak najbardziej. Właściwie bardziej platformy niż koturny są modne. No i zobaczcie te moje sandałki tutaj do tego, one są jeszcze taki zwierzęcy wzorek, więc tutaj do tej kolorystyki idealnie pasują. Bardzo fajnie to według mnie wygląda. No i jeszcze pokażę Wam tu jedną stylówkę z tymi szerokimi spodniami dodatkową. Ostatnio pokazywałam w polu takie spodnie moje z weluru, które się składa z wiskozy i z jedwabiu. No i tutaj znowu mamy trend, nie dość, że szerokie spodnie, wygodne. To właśnie drugim trendem jest to, że spodnie wygodne, spodnie, które mają element, jakby znamiona dresu. Czyli takie dresowe wręcz, są teraz bardzo promowane, no też dlatego, że mamy nadal tą pandemię i, no i ludzie chcą mieć wygodnie, bo dużo spędzają czasu w domu, pracują w domu i chcą mieć komfort, więc jest dużo tych trendów właśnie wygodnych takich, tych dresów. I to, te spodnie, można powiedzieć, że to są takie spodnie dresowe, ale takie szykowne. I uwielbiam te spodnie, można je włożyć zarówno na sportowo zupełnie, z takimi sportowymi butami, sneakerami, z jakąś koszulką, czy z koszulą oversize nawet, ale można też zupełnie elegancko je wystylizować. I zobaczcie, tutaj pokażę Wam takie krótkie zdjęcia ze spotkania z moją przyjaciółką, gdzie właśnie jestem ubrana w te spodnie i do tego mamy już taką elegancką, jedwabną też koszulkę z koronką i kamizelkę ażurową,
oraz srebrne dodatki, a srebro w ogóle jest też bardzo, bardzo modne. Całe stroje srebrne nawet są na topie, ale ja sobie tu dobrałam tylko srebrne dodatki i te spodnie się już przeobrażają z takich zwykłych dresów jakby, no w całkiem taką, można powiedzieć, szykowną popołudniową kreację. Ja bym to tak nazwała i naprawdę nie wstydzę się w tym stroju wyjść nawet właśnie czy do kawiarni, czy do pracy. Tutaj srebrne właśnie skórzane sandałki i srebrny paseczek, taki delikatny, bardzo biżuteryjny, który tutaj dodaje tej elegancji. Mnie się to bardzo podoba i to jest bardzo wygodne, więc ja też jestem za tym trendem szerokich spodni, jak najbardziej. No i kochani, już patrzę, czy coś tu... A tak, no jeszcze kolorystyczny trend, o którym muszę wspomnieć, to są róże. Bo niebieskie to już jest od dwóch sezonów modne, bardzo, bardzo dużo niebieskich ubrań. No i ja pokazywałam Wam stylówki w niebieskich kolorach. Tutaj nawet z tą marynarką oversize'ową pokazywałam Wam takie bermudy niebieskie w stylu chyba różowe. Różowe były z czarną marynarką, już mi się zaczyna troszkę mącić, powiem Wam. No i bermudy niebieskie właśnie do granatowej marynarki, więc te trendy niebieskie jak najbardziej cały czas są modne. No ale tymczasem różowy. Żółty i różowy to są też kolejne wielkie kolory tego sezonu. I żółty już widzieliście w dodatkach dzisiaj. Też ja mam bardzo dużo teraz żółtych rzeczy, nawet mam płaszcz z elementami żółtego. Natomiast różowy, skupię się dzisiaj na tym, bo też jest takim chyba topowym kolorem w tym roku. No i różowy z różowym, różowy do kwadratu, jakby wszystkie odcienie różu we wszelkich odmianach, jasnych, ciemnych. I zobaczcie tutaj stylówkę ze spódnicą moją taką nową, modową, że tak powiem. Jest tutaj taka spódniczka, ona jest bardzo, bardzo szalona ta spódnica, ale właśnie ma taki żarówkowy kolor. Po prostu jak zwykle pewne kolory neonowe są bardzo modne i na przykład neonowy róż również. I do tego różowa bluzka, wszystko różowe, różowy pasek, różowa bluzka, idziemy już na całość, prawda? Różowe klapeczki, tutaj mam też takie delikatne. No i tak to się prezentuje. Całkiem fajny trend. Ja bardzo lubię te połączenia, takie subtelne różnice właśnie kolorystyczne, czy to w różach, czy w innych odcieniach. I druga propozycja moja, też z neonowym kolorem, bardzo modnym w tym roku, pomarańczowym, w połączeniu właśnie z różowym. Ostatnio też widzieliście w holu moją sukienkę, taką pomarańczową. Pokazywałam ją nawet z tą marynarką. Tutaj też mam takie przebitkę z takim zdjęciem, bo też właśnie to jest przykład na łączenie kolorów neonowych ze sobą. Natomiast teraz stylóweczka pomarańcz z różem. Przepiękne połączenie, naprawdę bardzo soczyste, bardzo letnie, bardzo optymistyczne. No i ten piękny odcień różowego z różowym paskiem. I tutaj mam nawet taką parasolkę, żeby podkreślić ten kolor, ale można dobrać cokolwiek. Różowe budki, czy na przykład torebkę różową, koszyczek z jakimś elementem różowym, ozdobę do włosów, opaskę, cokolwiek. Okulary różowe, byłoby też super. Bardzo, bardzo mi się podoba to zestawienie i na pewno na 100% bym tak nosić, nawet chyba bardziej niż to, co ostatnio właśnie z tą marynarką włożyłam. Chociaż to też jest bardzo fajne połączenie. No i oczywiście pamiętajmy, że jak zwykle są neony modne, a szczególnie marynarki neonowe. Okej, kochani, no i kolejne trendy. Kolejny trend, sukienki maxi. Teraz w ogóle sukienki maxi są bardzo modne, szczególnie takie przezroczyste. No i tu ostatnio widzieliście moją taką przepiękną, nową sukienkę maxi i ja Wam pokażę tą sukienkę, ale już w kolejnym programie. To będzie niespodzianka, nie chcę psuć, bo to będzie program na pewnego projektanta, który mnie zachwycił ostatnio, kolekcja jego na ten sezon. No i będzie ta sukienka pokazana właśnie w pięknych zdjęciach na tego projektanta, na jakby imitując styl wielkich projektantów. Także czekajcie już na kolejnego vloga. Kochani, no i teraz przejdę już do trendów butowych. No bo oczywiście obuwie jak zwykle jest ważne, no i w tym sezonie paskowe sandały i wiązane na paski są bardzo modne. Sandały czy w ogóle buty, ale szczególnie sandały. Nie wzięłam tutaj tych sandałów, które miałam Wam pokazać, ale zobaczcie na zdjęciu. Ja tutaj mam takie sandały właśnie japonkowe i to też druga rzecz, że Japonki też wracają i będą cały czas. Japonkowe takie sandały
płaskie. Tutaj pokażę Wam fragment tylko z tą sukienką i bardziej chodzi mi tu o sandały niż o tą sukienkę. Takie w etnicznym stylu i właśnie wiązane są na te rzemyczki wokół kostek. Bardzo, bardzo modny element i tutaj to jest naprawdę bardzo stylowy element, więc ja tu nie widzę żadnych problemów i w zasadzie takie coś może do wszystkiego pasować, do przykrótkich spodni, do shortów, do sukienek. Pięknie to wygląda, tylko uważajcie na jakość tych butów, bo rzemyki z złej jakości po pierwsze Wam popękają, po drugie będą bardzo Wam obcierać nogi i już to doświadczyłam tego, więc naprawdę muszą być to wygodne, skórzane buty. Kochani, kolejny trend, wysokie podeszwy, pokazywałam już tutaj buty i przy okazji jeszcze zobaczcie tutaj trampki, też na takim wysokiej podeszwie, bo też są w top trendach z Vagabond firmy, mam takie neonowe trampeczki. I pokażę Wam od razu tutaj też z sukienką białą i z taką torebeczką, którą też tu mam bardzo w zbliżonym kolorze. Taka bardzo letnia stylówka, już ją tam gdzieś pokazywałam przed chwilą, ale skupmy się teraz na butach właśnie. Fajnie wyglądają takie cięższe tenisówki czy sneakery właśnie do takich delikatnych sukienek. I oczywiście te romantyczne białe sukienki, szczególnie z falbanami, są bardzo modne teraz. No jeszcze zwróćcie uwagę, że ta sukienka ma tutaj takie jakby trójkąty lekko przezroczyste w pasie i to jest też trendy, bo też takie właśnie wycięcia są bardzo modne. Ja tutaj nie mam za bardzo takich ubrań. W każdym razie sukieneczka tutaj ma takie właśnie trójkąciki, wstawki troszkę prześwitujące. Kochani, no i właśnie a propos tych grubych podeszew, moje butki neonowe, takie nie neonowe, właściwie opalizujące. No i trend z tymi szerokimi podeszwami i w ogóle są modne też te buty na takich jakby powietrznych, takich poduszkach powietrznych, nie wiem jak to nazwać nawet, takie napuszone jakby podeszwy, dmuchane, wygląda to jakby były to dmuchane buty. Dużo było tego typu trendów. Mnie się to nie podoba, ale kwestia gustu, myślę, że to fajnie do minimalistycznych strojów czy właśnie do takich letnich, plażowych, będzie to spoko wyglądało. Natomiast właśnie uważajcie, żeby tego nie zestawiać, żeby nie pójść w ekstrema, nie zestawiać tego z jakimiś takimi niepasującymi stylami, typu styl boho do takich butów będzie wyglądał dramatycznie. Także tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę, do czego to nosimy. No i ja tutaj takie buty mam właśnie z tymi opalizującymi wstawkami na tej grubej podeszwie i no i też uważajmy, bo takie opalizujące buty jeszcze na takiej białej podeszwie mogą wyglądać bardzo tandetnie. Ja tutaj dobrałam te butki do wysokiej jakości tkanin i dlatego ubrania z takich tkanin, czy z lnu, czy w takim wysokiej jakości w ogóle materiałów i prostych krojów będą wyglądać fajnie i nie będą wyglądać tandetnie. Na przykład ta właśnie koszula z Rami, która jest naprawdę wysokiej jakości i to widać i ona nie jest w żaden sposób tandetna, nie kojarzy się, więc nawet jeżeli do takiej koszuli włożymy takie tego typu buty, no to tutaj nie będzie żadnego problemu, nigdy nie wyjdzie to tandetnie. Także nie przesadźmy, po prostu do takich butów nie dołóżmy jeszcze torebki opalizującej i koszulki z cekinami i błyszczących ozdób do włosów, bo naprawdę może to wyglądać bardzo tanio, a jeszcze jak do tego dołożymy na przykład mini, no to już w ogóle będzie dramat. Dramat modowy, ale szczególnie będzie to po prostu bardzo, bardzo tandetnie wyglądać. Także do takich, tego typu dodatków po prostu wybierajmy proste i wysoko jakościowe ciuszki. Kochani, jeszcze jeden trend, o którym muszę wspomnieć, to obcasiki te. Kitten heel to się nazywa, kociaczki, koteczki, no ale po polsku to kaczuszka czy taki mini szpileczka. Ja mam tutaj moje Manolo Blahniki z Lumpeksu, no i już pokazywałam Wam dużo stylizacji, nie będę się powtarzać. Super, dla mnie super trend, może nie są zbyt stabilne, ale jeżeli to nie są jakieś takie bardzo źle wyważone buty, to będzie się spoko w tym chodzić, oczywiście nie na plażę, po mieście bardziej. Dla mnie bardzo wygodne, bardzo kobiece i superowo właśnie do takich romantycznych strojów, do takiego stylu New Romantic będzie to świetnie pasować. Ja uwielbiam ten styl na przykład i mam też takie właśnie, już pokazywałam takie też klapeczki różowe z
tego typu obcasem troszkę szerszy. Także kochani, jak na dzisiaj to tyle. Chyba pokazywałam Wam już wszystko, co tu miałam przygotowane. No i piszcie, co uważacie o tych trendach, które się Wam podobają, a których byście w życiu nie włożyli. Ja po prostu tylko Wam radzę, że wszystko można, lecz ostrożna, jak to się mówi. Wszystko można, ale w odpowiednim zestawieniu, żeby wyglądać zawsze stylowo. Moi drodzy, zapraszam Was na hollum peksowy z przecudownymi rzeczami po 2 zł. I zobaczycie, jak niesamowite ciuchy jakościowe, markowe można kupić za tak małe pieniądze już w następnym moim filmiku. Także zasubskrybujcie jeszcze raz i poproszę bardzo Was o polubienia. I żegnam się już z Wami. Cześć, do zobaczenia, hej. Pozdrawiam Was. A no i kochani, jeszcze chcę was bardzo serdecznie zaprosić na premierę zespołu Naturawika, zespołu mojego Wiktora. Nowa piosenka pokazała się na kanale i tutaj będę z tyłu w ekranach Wam dawała zajawkę do tej piosenki. Jest naprawdę bardzo letnia, bardzo fajna i jeśli tęsknicie za koncertami, za festiwalami letnimi, to jest taki właśnie typowy vibe festiwalowy, letni. I na pewno myślę, że jest to fajna muzyka, bardzo ciekawe słowa. Także zachęcam Was, żebyście sobie zajrzeli i udostępnili, jeżeli Wam się spodoba. Dzięki, cześć!